Karty graficzne, moi drodzy. Czym by były nasze komputery bez kart graficznych? Podejrzewam, że gdyby nie karty graficzne, nie mielibyśmy nic. Generalnie rzecz ujmując, nasze karty graficzne umożliwiają nam tryb wyświetlania, umożliwiają nam również tworzenie różnego rodzaju w programach graficznych różnego rodzaju grafik. Umożliwiają nam również odtwarzanie filmów, a także co najważniejsze, granie na naszych maszynkach PC-towych bądź PC-towo podobnych. Ale kochani, jest jeszcze coś, co oferuje nam grafika, a dokładnie Nvidia. Jest to, myślę, bardzo ogromna ciekawostka. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim jak CUDA. Generalnie jest to w oparciu o Nvidia, jak widzimy, jest to Nvidia Compression. I do czego ma za zadanie tutaj służyć nam CUDA? Jak czytamy, jest to opracowane przez firmę Nvidia uniwersalna architektura procesów wielordzeniowych, głównie kart graficznych, umożliwiająca wykorzystanie ich mocy obliczeniowej do rozwiązywania ogólnych problemów numerycznych w sposób wydajniejszy niż w tradycyjnych sekwentach, procesorach ogólnego zastosowania. Mówiąc, kochani, krótko, zwięźle i na temat, ponieważ jest to bardzo naukowo napisane, ta aplikacja, czyli aplikacja CUDA, ma za zadanie pozbyć nam różnego rodzaju problemów z programami, które na naszych grafikach zachowują się nie do końca dobrze, które zwalniają, których proces zapisu bądź wykonywania jakichś funkcji zajmuje nam dłuższy czas. I idąc dalej, mamy tutaj stronę producenta. Jest to strona developer.nvidia.com, CUDA Dovlance. I mam dla Was, kochani, świetną wiadomość. Otóż CUDA jest do pobrania zarówno w Windows, Linux, jak i Mac OS X. Jeśli chodzi o Windows, mamy tutaj do dyspozycji Windows XP, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, również R2, Windows 7, a także Windows 8.1, zarówno w wersji 32, jak i 64-bitowej. Jeśli chodzi o dystrybucję Linuxów, jest tego trochę. Ubuntu, co najważniejsze, no bo jednak Ubuntu gdzieś tam jest najbardziej wykorzystywane, jeśli chodzi właśnie o Linuxa, no i również Fedora. Przynajmniej ja osobiście korzystałem z tychże dwóch właśnie systemów, jeśli chodzi o Linux. Tutaj mamy również Linux ARM. No i mamy tutaj kolejne właśnie jakieś tam wersje, których w sumie nie znam. A także nasz macOS X w wersji, moi drodzy, 10.8, 10.9, a także 10.10. Ja w chwili obecnej mam oczywiście wersję 10.9. Tak więc, no cóż, moi drodzy, oczywiście, ponieważ jeszcze nie pobierałem tego programu, ale czytałem o nim, znam jego zastosowanie, ponieważ testowałem go na Windowsie. Od razu Wam powiem, że na Windowsie jak najbardziej zastosowanie tego programu sprawdza się świetnie. Natomiast chcę, żebyście po prostu zobaczyli, jak to się będzie tutaj, jak w ogóle prezentuje się ten program, a mówimy tutaj również na temat na przykład no, Maca, w związku z czym, no pobierzmy sobie. Tutaj mamy jakieś informacje. W zasadzie robię to pierwszy raz, więc na dobrą sprawę. Ale w sumie to nam się już pobiera, tak na dobrą sprawę, więc w sumie
Nic tam nie będę mu uzupełniał ani wpisywał. Zaraz w sumie się to pobierze tutaj. Jak widzimy, pliczek nam się w sumie pobiera. Pobiera nam się. No chwilę nam z tym zejdzie, z tego co widzę. Zajmuje on 749,7, więc kochani, ja zrobię troszeczkę cięcie i wracam do was, jak to się pobierze. Okej, moi drodzy, nasze cuda, że się tak wyrażę, czyli aplikacja tutaj cuda, pakiet właściwie został już pobrany. Jedyne, co musimy zrobić, to oczywiście zainstalować nasze cuda. Aby tego dokonać, przechodzimy do oczywiście pobrane rzeczy i tutaj mamy pakiet cuda w postaci pliku zapisanego jako PKG. Wystarczy kliknąć oczywiście dalej. Wystarczy mieć tutaj 1,5 GB miejsca na dysku. On tutaj instaluje nam jako pliki oczywiście systemowe pod system nasz. Tutaj oczywiście dalej, postępując zgodnie z instalacją, musimy oczywiście wprowadzić nasze hasło. No i czekamy, kochani, aż zainstaluje nam się, jak dokładnie nazywa się ta aplikacja. Oczywiście w zależności od prędkości naszego komputera, czy też procesora, jak zwał, tak zwał. U mnie to jest około 9 minut, ale nie sądzę, że to tyle będzie trwało, bo jak widzimy już jest 4 minuty. Tak więc... No, jest to dość szybki proces instalacji. Tak jak mówię, zarówno tutaj spod Windowsa, jak i Maca polecam cuda. Testowałem to narzędzie spod Windowsa. Sprawdza się bardzo fajnie, w szczególności do pakietów Adobe, gdzie nasz proces czy zapisu, czy też grafiki jednak jest bardziej długotrwały. No i proszę, instalacja przebiegła pomyślnie, oprogramowanie zostało zainstalowane. Kochani, pozostaje mi tylko i wyłącznie tutaj wam powiedzieć, żebyście sami po prostu przetestowali cuda, tąże aplikację i tutaj żebyście po prostu wypowiadali swoje zdanie na jej właśnie temat. Tak jak wspomniałem, również jest wersja spod Windowsa, tak więc oczywiście wszyscy ci, którzy posiadają właśnie system Windows i chcą tam przetestować cuda, serdecznie zachęcam. No a z mojej strony byłoby na tyle, moi drodzy, do następnego mojego filmu. Trzymajcie się i pozdrawiam.